Kino w takim... takim etapie ewolucji i w tej maszynce do robienia pieniędzy, jak jest Hollywood, skostniało. To nie jest żadna przygoda artystyczna, to nie jest żadna... Tak naprawdę to nie jest nawet żadne wyzwanie. No to jest pójście do fabryki i odrobienie swojej roboty, którą robiłeś 10 lat temu, 5 lat temu. To niewiele ma wspólnego z technologią, to ma wspólnego z tym, tą kreatywną częścią umysłu, która no, potrzebuje pobudzenia, jeżeli tego nie ma. Jest realizacja czegoś, co już było, no, przestaje to być zabawne, no, szczególnie dla kogoś, kto ma ochotę na odkrycie. Ja zawsze mam ochotę na odkrycie i kino 3D daje taką szansę. Uwaga! Entuzjazm! Racja! Jedziesz, Mateusz, jedziesz! Wolniutko. Wstrzymaj. Po prawej bardziej, prawej bardziej. I dawaj w lewo powoli, dawaj. Kapelusze w górę, na górę, na górę, na widownię, do góry, na widok, góry, na to, tego. Jedźcie do góry też kamienia. Wysoka, podwyższacie! Kapelusz i do góry, raz, dwa. Świetnie, za masz tył. Biegną, wszystkie. Nie, wyjdź tam, na dzieci. Szeroko, blisko, koniec. Nie za blisko. Tak, właśnie. Daj, pamiętaj, żeby szli za ludzie, żeby szli za wiazą, żeby szli. Ludzie! Idziemy, chodźcie! 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 Biegiem, ruszamy! Święto narodowe! Wiesz, on dzięki temu stracił głos. Entuzjazm! Biegiem! Na potrzebie! Niech żyją! Niech żyje kawaleria polska! Głównie nasze ryki słychać, nie? No i co? Dzień dobry, może jakaś gwiazda. Dzień dobry. Chciałbym, żeby trójkę razem, co? Możemy Państwa poprosić? Bardzo proszę. No właśnie. Proszę. Proszę Państwa, tutaj poproszę. Na prawą stronę, no proszę. Ja chciałam zapytać tak naprawdę, skąd decyzja o tym, żeby spróbować zrealizować ten film w trójwymiarze? No to takie filmy tak trzeba robić. Bo to jest po prostu film, który niewątpliwie ma szansę tylko u młodych ludzi, kiedy spotka się z ich oczekiwaniami. Młody człowiek siedzi obecnie przy grach komputerowych, a gry komputerowe coraz bardziej wchodzą w tą technikę 3D. Młodzi ludzie oglądają, są zachwycani filmami typu Avatar, Alicja w Krainie Szarów. I jeżeli pójdą na taki film, to nie ze względu na to, żeby się uczyć historii polskiej, panie reżyserze, Rąży Jadełka, melduję pod oddziały historyczne na uroczystej zbiórce z okazji rozpoczęcia prac na zimę.
mam twarz tu, ciemno i ona odskakuje po sekundzie tutaj, rozumiesz? Czyli wiesz, oni się będą bardzo silnie poszukali, żeby ten efekt stereoskopowy był, no właśnie wiesz, no kompletnie do bólu głowy, rozumiem, doprowadzany taki. Chcę, żeby to prowadzić do ekstremum, zobaczyć do jakiego stopnia możemy sobie na to pozwolić. Czyli ta walka, rozumiesz, w błyskach jednocześnie rozrzuca te twarze po całym ekranie. Czyli będziemy inscenizować tą walkę tych chłopaków, że oni będą do przodu, do tyłu, rozumiesz? Przed, wiesz, obiektyw tego i w tych skokach, wiesz, tu się troszkę, wiesz, takiego kurzu, wiesz, zrobi na pierwszym planie, a efekt ekranowy chciałbym, żeby był maksymalnie stereo. No to myślę, jak to zrobić. Ale coś z tego będzie? Skoro, no a teraz niech da nam kamerę, no. Powiedz, wtedy o to cię poproszę, no. Dobra? Przegrywają nas. To jest 24, tak mniej więcej, żebym się uczył. 24. Tutaj pracujesz nad tym, tak? Żeby to nie spaliło się. Dobra. Kontra jest 241, 242. Zaczynamy od 3200 na kamerze, na twarz. Dobra, i dajcie chłopaka za nią. Na rynku też pójdzie 242, tak? Na razie? Nie. 3200, ja ci będę mówił. Dobra. Michał, chcę zobaczyć, jak u ciebie blenda wychodzi na to. Zobacz tam ten wave, tam histogram wyświetli mi. No tak mniej więcej w porządku teraz, jak to jest. A ile macie na kamerze w tej chwili? Taki workflow. Dokładnie w pół do 8. Pół do 8. No tak mniej więcej wychodzi. No to tak mniej więcej. Nie chcę biegać światłomierze. No. Myślałem nawet, że będę biegał światłomierze. No ale już, jak mówią, że tych trzeba patrzeć na te waveform monitora, mam bardzo dobrych specjalistów. Znają się fenomenalnie tych wszystkich menu, tych kamer i będą pilnowali tych rzeczy na pewno. Ja też czuję się w pewnym sensie pewnie, no dyskutuję z nimi. Piąta, piąta, szósta, siódemka. I to są gamy standardowe, aha, które są jaśniejsze. A wejdź na te sine gamy. Jedynka, dwójka, trójka jest jaśniejsza, daje nam 100%, 109% wizji. Ale to się, proszę nam, to tracimy przynajmniej jedną blendę, może tak? Może pani jednak obiektyw, tak. Dobrze? W ogóle się nie znałem jeszcze z elektronika. Nie myślę na ten temat specjalnie. I więc tyle, co wiem na temat elektroniki, o jej, wiesz, rozpiętości. Wiem, że pilnować trzeba tego, że nie przenosi ona tej skali, którą przynosi taśma negatywowa. Ale ja też traktowałem, jak od samego początku swojego życia, traktowałem wszystko brutalnie. I mam zamiar traktować tą rzeczywistość brutalnie. Na przykład zauważyłem, krzyczeli na mnie na planie, że przepalam biele. Po czym zobaczyłem te przepalane biele, mi się to bardzo spodobało i będę spokojnie przepalał w trakcie całego filmu biele. W niektórych momentach oczywiście, no mi się spodobało to, że się nagle twarz kompletnie robi przezroczysta od bieli, że to jest naprawdę dla mnie prawdziwy słoneczny efekt i będę to robił. Będziemy dużo robić kamerami takimi małymi, zobaczymy do jakiego stopnia ta technika właśnie będzie się sprawdzała przy robiąc film przestrzenny. A to są nowe spaczki, tak? Przyjechały teraz. Dwie kamery, nie mamy czek? Czek. Co to jest te studio Panika na twoich plecach? A to dokładnie oddaje. Nie stan mojego ducha, ale stan produkcji, jaka w tej chwili się, co to się przed nami rozwija, to rzeczywiście jest raczej w stanie panicznym. Także tytuł dnia jest Panika. Jak krzykniesz ekipę, to wiesz, stołówka zawsze pracuje, agregaty chodzą, rozstawiają wszystko. Plan filmowy jest zawsze planem filmowym. Potem ciekawe, co z tego za efekty powstają. No my jesteśmy, mówiąc szczerze, w stanie niezłego bałaganu. No dobra, czy my możemy powoli robić próby?
bo to trzeba koordynować wszystko razem, bo inaczej to... Mogą albo pójść w lewo kamery, albo rozumiesz na kamerę, wyjść z kadru. Michał? Pan Jerzy, nam сюда уходить. Что? Нам сюда уходить или идти на кадр? Когда в конце? Когда все. Пойдем. Там patrzymy z góry i ludzie jadą lewo-prawo. Lewo-prawo? Lewo-prawo. Czekaj, ja sobie dam stamtąd. Ludzie patrzą, czekaj, stamtąd patrzą lewo-prawo. To oni muszą prawo-lewo wyjechać, tak? To jest odwrotny kierunek. Lewo-prawo tak samo muszą tak wyjechać. Tak samo. No to jest ładne 3D, patrz. Tak, tak. Górę tak na ten, musimy zrobić takie ujęcie. Że z góry będziemy patrzeć i wiesz, i ten, i na koniec, na koniu. To bardzo ładnie. Piotrek, to jest nasze radio. Piotrek, masz tam radio? Tak, słucham. Słuchaj, ten facet, który na koniu, który ma tego pana Sonika, to niech on zacznie od, wiesz, żeby patrzył na koronę drzew, rozumiesz, w górę, jak tylko, rozumiesz, po paru metrach pan ramuje na, w dół na jazdę konną. Tak jest. Marek, mogę robić, bo teraz jest dosyć ładny dym tutaj w lesie. To możemy akcja. Akcja. Patrz. Ja ci powiem kiedy. Wolno ruszaj. Wolno. Nie szal tak samochodem. Trzymaj tak odległość. Trzymaj. Dobra, to jest dobra odległość. Troszkę przyspiesz. Ciut przyspiesz. Dobra, zwolnij. Trzymaj to tempo. Tak, świetnie. To iść dobrze ruszaj tutaj. Chęci mi oczywiście, inaczej bym tego nie robił. Robię ten film dlatego, bo to jest film 3D. Bardzo to była decyzja powiązana z tym wyborem techniki. To są detale, które bez których kino, z którymi kino będzie bogatsze lub biedniejsze. Znaczy ja myślę, natomiast że jak to... bez rzeki ludzi z planu ogólnego, czyli ich punktu widzenia, nie ma ujęcia. Kasia, czy mnie słyszysz? Odbiór. Ale idźcie w dół, troszkę w lewo do tyłu, żeby nie spadać za wozem, tylko odsłaniać tą perspektywę. Dobrze. Spadamy razem z nimi. Do góry szwękujesz. Ludzie idą. Tak, dokładnie. Słońce weszło w kadr. Słuchajcie, tam trzeba by zrobić jakąś... bo będziemy mieć coraz niższe słońce, to jest afera. On leciał tak i tam ludzie, bo tam do ludzi biegali, rozumiesz? Wraca się, on będzie do tych ludzi, wodę od tego. Tam musi się być, rozumiesz? Bo to się dużo dzieje. Telewizory już na 3D są w produkcji. Brak jeszcze wprawdzie repertuaru, ale tego repertuaru jest coraz więcej. Sądzę, że kamery również z czasem będą bardziej portatywne, będą lżejsze. W ogóle ta cała technologia pójdzie do przodu i przypuszczam, że za 5-6 lat filmy, zwłaszcza filmy widowiskowe, cały sport, nie mówiąc o tematyce dziecięcej, multiplikacji, wszystko to już będzie robione na 3D. No cóż, dziwię się, co po niektórzy, że ja, który mam lat 80, prawie, no ale ktoś musi zacząć, prawda? Zobaczyć potem, czy to nie jest jakaś, wiesz, przęsiawka. Dobra, niech jedzie na dół. No to jest jakieś ustawienie, no. No, to jest jedyne, które mi się da, wiesz, tam widzę troszkę pałacu warszawskiego, no coś tam można tu wykombinować.
Ja nie wiem, co na tym pałacu będzie, wiesz, o tym podejrzewam, że nic, więc albo tu zrobić na wojsko z góry przez dachy, no, Warszawy. Nic specjalnego to nie jest, ale jak nie będziemy innych tych, z tego, że nas zaraz zleje deszcz. No niech to się oprze moje ramię, no. No oprze się, no oprze się. Uwaga, uwaga, uwaga na ramię. No dobra. O, a, jedna. Troszeczkę wyżej. Tyle. No tyle. No i co to wam pomaga, do czego to wam pomaga? I lepiej trzymać w rękę, jedź to, zobacz, co się trzęsie. Jedź. No co to za głupota jest? Jaka głupota? To nie jest głupota, to jest... Ale... No ale jakby chciał spękować prawo w lewo, to co ma robić? Może tylko tutaj akurat... W tym to wtedy robi Dutch Angle. Dutch Angle. Nie. Tylko tej baterki jeszcze wywalili, bo to dopiero prototyp jest. No dobra, weź ten prototyp. Tak. Nie wiem, po co wam to jest. Ja podejrzewam, że to będzie się trzęsło jak psu jaja. Zrobić, bo chcę, szukam takich, wiesz, jakby deformacji tych psychologicznych. Co zrobić, rozumiem, żeby ujęcie statyczne, bliżenie i zacząć zmieniać bazę w trakcie ujęcia statycznego. No dawaj! Co? Co się dzieje? Co się będzie działo? To się będzie zmniejszało albo zwiększało, nie dwa, tak? Nie, 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 będzie się tam wydłużało przestrzeń. Będzie się... Psychologiczny efekt bardzo dobry. Czyli właśnie chodzi mi taki psychologiczny efekt zrobić, rozumiem, żeby po prostu coś się z twarzą zaczęło działać, w statycznej tak, tak, twarzy. Tak, tak. Przestrzeń. Możemy próbę się taką zrobić, no, na jednej kamerze? Tak. Na którym? Drugim obiektywie, nie? Czy szerszy, szerszy? Lepiej szerszy. Tak? To, które jest? Gdzie możemy tą instalować? Tego nie, to Piotrek ma pomysły jakieś. To jest 20, tak? Jeszcze. Podejdź. Ja idę teraz do Roberta, żeby to nagrał, dobra? Kto będzie kręcił? Ale ja bym chciał mieć to, ja bym chciał na ekranie dużo zobaczyć, rozumiesz? Czyli ty będziesz kręcił, tak? Teraz robiłem z transfokacją kiedyś, wiesz, najeżdżałem i odjeżdżałem transfokatorem. Tak, efekt. Ale teraz się ciężko zrobić synchron tego, rozumiesz, wiesz? To mi chodzi o coś subtelnego, wiesz, coś jest, wiesz, takiego, co... To nie za dużo się, wiesz, znaczy nie, bez przesady, rozumiesz? Coś się dzieje, a my nie wiemy dokładnie, co w kinie. Tam coraz gorsze warunki, tak, wiesz, tragedia ma, wiesz, tu, to w słońcu, tu w cieniu, wiesz, do dupy wszystko, rozumiesz? W takim filmie no nie ma tak, żeby wiesz, technika dominowała nad tym. No ja po prostu to co się da, no to się da, no. To jest jedyna opcja, myśliłem, że okryję szmatą, będzie mi ta cała. Ale masz to wejść do tego aparatu, no. No tak, rób tak jeszcze kiedyś. Ta cała grupa współpracowników, właśnie młodych operatorów, którzy się na tym skupiają. No, takim przykładem jest Łukasz Baka, który wziął chłopczyka i zrobił piękną sekwencję chłopczyka, który po prostu płacze, bo jego ojciec odjeżdża. Sam zrobił, nikt go nie prosił, nikt go nie pytał o to. On po prostu przeczytał scenariusz, zrozumiał, jaka jest zasada tej sceny, jak w tej scenie trzeba coś dołożyć i wykonał scenę, która jest po prostu wzruszająca, która jest piękna i niewątpliwie znajdzie się w filmie, bo byłoby przestępcą, żeby się nie znalazła. Jest jednocześnie w tej scenie to, co myśmy zrealizowali, duże kamery, czyli pewien przepych inscenizacyjny, to, co jest production value, ilość tam ludzi, orkiestry, koni, pożegnanie bohaterów, a jednocześnie pojawia się taki wątek, który nie został zapisany, nie został zaplanowany, powstał dzięki tej filozofii robienia. Postać Białej Sofii. Przecież już o tym powiedziałem. Tak, tak, to bardzo chciał. Tak na pewno, wiesz, mógł być... Bo to ma być fajne, no. Ja rozumiem. Jerzy, no. No spojrzał... Bo my dzisiaj powiedzieli, że nie ma kostiumu i tego, no. Jak to nie ma? Nie, już jest, ale żebyś wiedział, żeby dać, żeby 5 minut czasu... To nie będzie ona, będzie jej dublerka. Oczywiście lepiej. W lesie tych koni, wnuk, mamy białą postać, rozumiesz, w lesie. No tak jak jest w tej chwili. No wiesz. Tak, no to strasznie gęsto jest. No a ja tak chcę. No tak uważam, tak, że tak powinno. I oni ruszają, jeszcze idą i no tam gdzieś jest, rozumiesz. Ale no. Koło niebieski. Znaczy tylko tej formacji tutaj. No jakie to jest konie nogi, nie by się zastanawiał. No. Wiesz, no białe kosty między końmi, które idą, no wiesz, no to las, no. Las. No. To jedyne co mi się wydaje może być jakieś ruszające. Dobrze, no. To ja ją przygotowuję. To jest przynajmniej jakiś temat, kurczę.
Masz ją? Proszę, gotowość do wymarszu, akcja. Patrz. Wymarsz, akcja! Dobrze? Dobrze? Zapraszam, medyk. I ona za szybko wyszła. Masz ją? Trzymaj nogi, trzymaj nogi, trzymaj ją tam, trzymaj, to jest dobre wszystko. Trzymaj, tak, trzymaj, niech ona się przebija, to świetne. Masz ostrożną na nią? A, to jest piękne tutaj. A, tu jest dobra, dobra. Świetne, mamy zrobione. Amerykanom udało się stworzyć western, który stał się mitem ich części, ich historii. Rosjanom udało się stworzyć mit wojny domowej, bo te przez swoje filmy typu Czapajew, Szczors i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie tworzą własny mit Wietnamu i wojny w nam. Sądzę, mitu stworzyć się nie udało dlatego, że nasz charakter nie pozwala nam śpiewać w jednym chórze. Różny kamer, bo tym bardziej, że mam tą całą jatkę za plecami. Mało tego, widzimy jej twarz, no, a widzimy, nie plec. No dokładnie, no. Mocniej, mocniej, mocniej. I Natasza ją odwraca. Ja jestem głęboko przekonany po tym, co oglądałem, jak widzę, że ta pogoń za nadmierną rozdzielczością w wypadku kina 3D jest głupstwem. Otóż patrząc w kinie, obserwując dwa obrazki nakładające na siebie, automatycznie w postępie moim zdaniem geometrycznym spada możliwość oceny tego obrazu. Coś, co podświadomie odbieramy natychmiast oglądając obraz na płasko, kompletnie znika oglądając ten obraz w technologii 3D. I to otwiera no niebywałą perspektywę, no szczególnie dla młodego kina. No, ja sobie mogę wyobrazić w tej chwili, że można zrealizować film 3D za grosze, właśnie stosując tą technikę, którą myśmy stosujemy. Mówię o tych crash kamerach Panasonica. Między innymi wymyśliłem rzecz, która jest, wydaje mi się, oryginalna na tle kina światowego. Wymyśliłem czarny śnieg. Palimy w scenach akcyjnych mnóstwo gazet, starych papierów i to wydmuchujemy na plan, to spada z nieba, podobnie jak spada śnieg. No. Przy pożarach, przy ogniskach, przy polach bitewnych to tylko wzmaga ten dramatyczny efekt, ale też w sposób dużo większy uprzestrzenia. Kinie daje to poczucie, że ludziom ten popiół sypie się prawie na głowę. Akcja! Jeden! Jest to ciekawa do zagospodarowania przestrzeń pomiędzy widzem i aktorem czy akcją. I że jeżeli ona nawet jest wypełniona w sposób niedostrzegalny, nie musi spełniać żadnej funkcji dramaturgicznej, ale spełnia na tą podstawową warunek kina, że ona
pozwala widzowi tym bardziej być w środku, czyli ten proces identyfikacji, proces zaangażowania dzięki takim wspomagaczom potęguje się. Jeśli chodzi o technologię 3D, to ja przeżywam młodość. Jakby po raz pierwszy od wielu lat mam ochotę robić następne filmy, ale tylko w 3D. Ja nie chcę robić żadnych innych filmów. Bierze się to stąd, że ja mam takie poczucie, że poczucie graniczące z pewnością, że rozwój czegoś, co możemy nazywać no, najogólniej wizualną dramaturgią kina, że ten świat troszkę zaczynał obijać się o ścianę. No, przykładowo repertuar chwytów, sposobów realizacji filmów na przykład akcyjnych no, przestał mieć cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek realizmem. To jest wszystko hyperrealizm i ten element hyper, który w ciągu towarzyszy nam w ostatnich lat rozbudowane te możliwości, które daje komputer, prowadzi do tak nieprawdopodobnego nadużycia, że w tej chwili jakby świat reklamy, czyli świat kompletnie skłamany, świat kina fabularnego, stał się jakąś jednością. Ja osobiście nabieram ochoty na to, żeby wrócić na plan filmowy, filmów może bardziej nie tak jawnie gatunkowych, jak film Bitwa Warszawska. Może właśnie zrobić coś z realizatorem, który akurat tej technologii chciałby poszukiwać nowych rozwiązań estetycznych, bo niewątpliwie ta technologia taką szansę daje.